Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 5 lutego i zapraszam na Jawor Express. Tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o odnotowanych 6053 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 368 osób. W naszym mieście potwierdzono 14 nowych zakażeń. Jedna osoba zmarła. W chorowaniu na koronawirusa jedno jest pewne. Każdy przechodzi zakażenie inaczej. Jedni chorują bezobjawowo, inni mają temperaturę, a dla niektórych chorowanie kończy się hospitalizacją. Koronawirus jest więc jedną wielką niewiadomą, pomimo szeroko zakrojonych badań naukowców. Można przypuszczać, że sposób przechorowania ma wpływ na powikłania występujące po wyzdrowieniu. Ponieważ w tym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 bardzo różnorodne te objawy mogą być, jak również może być różny stopień nasilenia, oczywiście prawdopodobieństwo późnych powikłań związanych z chorobą jest uzależnione od przebiegu tej ostrej fazy choroby. I może najbardziej czuję się kompetentny do opowiedzenia Państwu o problemach ze strony układu oddechowego związanych z przebyciem COVID-19, bo tak tą chorobę nazywamy. I tu jest dość jasna korelacja, że jeżeli występują jakiekolwiek objawy ze strony dróg oddechowych, czyli silny męczący kaszel, czyli duszność, nawet mówimy o duszności wysiłkowej, czyli niekoniecznie, że pacjent w spoczynku odczuwa duszność, ale stosunkowo niewielki wysiłek w trakcie ostrej fazy choroby powoduje uczucie duszności, ucisk klatce piersiowej, czy świszczący oddech, czy innego rodzaju dolegliwości z oddychaniem, nazwijmy to, to u takich pacjentów z góry należy się spodziewać, że doszło do zmian zapalnych w płucach. Oczywista sprawa z powikłaniami jest nieprzewidywalna. Trudno przewidzieć, jakie wystąpią po wyzdrowieniu, a wręcz czy w ogóle wystąpią i po jakim czasie. Należy więc po wyzdrowieniu bacznie swój organizm obserwować, a wszelkie niedyspozycje konsultować z lekarzem. 95% pacjentów zachowuje się tak, że w ciągu około 3 miesięcy zmiany pięknie samoistnie się wycofują i choroba nie pozostawia śladu. Ale niestety u tych kilku procent, niektórzy mówią do 5% pacjentów, te zmiany się nie cofają albo cofają się zbyt wolno i na końcu dochodzi do zwłóknienia, czyli do utrwalonych zmian. I my jako lekarze mamy obowiązek wychwycić tą grupę pacjentów, ponieważ jeżeli odpowiednio wcześnie, czyli w okresie powiedzmy miesiąca po przechorowaniu z tej fazy, wejdziemy z interwencją lekową, mamy szansę zatrzymać proces włóknienia. Leczenie powikłań zależne jest od uszczerbku na zdrowiu. Mogą chorować płuca, serce, nerki. Wdraża się leczenie farmakologiczne, ale można też poddać się rehabilitacji. Pierwszy problem jest taki, że właśnie nasze zadanie jako lekarzy jest takie, żeby wychwycić pacjentów i nie dopuścić do zwłóknienia płuc. Czyli my mamy tak zadziałać, żeby wychwycić grupę pacjentów, u których istnieje ryzyko powstania zwłóknień, czyli zmian utrwalonych, i tych pacjentów leczyć. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację, to mówimy tu o kompleksowym działaniu, bo rehabilitacja również, ale myślę, że nawet nie w głównej mierze, musi dotyczyć rehabilitacji oddechowej, przynajmniej w znaczącej grupie pacjentów, z wyjątkiem może tych, którzy bardzo ciężko przeszli, byli intubowani, byli na ojomach. Rehabilitacja musi dotyczyć usprawnienia ogólnego organizmu, ponieważ niestety zakażenie czy przechorowanie COVID-u większość pacjentów skarży się na olbrzymie osłabienie, na słabość mięśniową. Oni bardzo wolno powracają do ogólnej sprawności, bardzo wolno wraca im siła, tak naprawdę chęć życia. Czyli tych pacjentów trzeba ogólnie usprawnić. Ich trzeba usprawnić ruchowo, ich trzeba rehabilitować oddechowo u pacjentów, bo mówimy o różnych grupach ludzi. Jest grupa pacjentów, którzy mają pierwotnie jakieś choroby, mają nadciśnienie, chorobę wieńcową i tak dalej. Więc u tej grupy trzeba się również skupić na rehabilitacji od strony kardiologicznej, bo te choroby mogą się destabilizować w następstwie COVID-u. Bo jakby trzeba pamiętać, że mamy ludzi pierwotnie zdrowych, którzy się zarażą, zachorują na COVID, i ludzi pierwotnie już chorych na inne przewlekłe choroby, których COVID jest
dodatkową chorobą, dodatkowym problemem, który sam w sobie jest problemem, ale jednocześnie może rozchwiać albo całkowicie zdestabilizować przewlekłą chorobę, która do tej pory leczyła się całkiem fajnie. Pacjent czuł się dobrze, nie miał dolegliwości i jego aktywność była właściwa czy wystarczająca. Pomimo szeroko zakrojonych badań naukowców, koronawirus jest więc nadal wielką niewiadomą. W tej sytuacji idealnie sprawdza się przekonanie, że lepiej przed chorobą się chronić, niż później ją leczyć. Tyle tylko, że o regułach profilaktyki coś tam wiemy. Ale czy to pewne? Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik Maciej Bochenek uspokaja i wyjaśnia, że mieszkańcy bloków z Wielkiej Płyty w Jaworznie nie mają czego się obawiać. Konstrukcje te mogą wytrzymać ponad 100 lat, a spółdzielnia dokłada pełnych starań, aby były w jak najlepszej formie. Bloki z Wielkiej Płyty to temat, który od jakiegoś czasu jest na ustach wszystkich Polaków, którzy w nich mieszkają. Podobnie jest w Jaworznie. Dlatego spotkaliśmy się z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Górnik Maciejem Bochenkiem, aby wyjaśnić ten problem raz na zawsze. Według badań Instytutu bloki z Wielkiej Płyty mają się dobrze, nawet można powiedzieć super dobrze. Jest tam nawet stwierdzenia mówiące, że stan tych budynków jest, jakby to powiedzieć, z dnia na dzień lepszy. Wynika to z tego, że niektóre elementy tutaj typowo górnicze u nas, czyli eksploatacja, zostały zakończone, więc te bloki stoją stabilnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co zostało powiedziane, my sami jako mieszkańcy, jako spółdzielnie również zadbaliśmy o to, bo jest tam wykazane, że wszelkiego rodzaju prace termomodernizacyjne, prace związane z docieplaniem tych bloków, jak i wymianą niektórych elementów spowodowały, że trwałość tych bloków jest dużo większa, a można powiedzieć, że jest tam takie określenie, że istnienie tych bloków ponad 100 lat może być bez większego kłopotu. Innymi słowy, mieszkańcy takich bloków mogą być spokojni. Tak, mieszkańcy Jaworzna, mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej Górnik, ci co mieszkają w Wielkiej Płycie, mogą spać spokojnie. Nie ma na naszym terenie, w naszej spółdzielni bloków, które by były pod jakimś względem zagrożone. Na bieżąco jest remontowane, na bieżąco są obserwowane. Ile takich bloków podlega pod spółdzielnię mieszkaniową Górnik? W spółdzielni mieszkaniowej w Jaworznie 180 budynków, mniej więcej tak, 179. Z tego z Wielkiej Płyty jest mniej więcej połowa. Co będzie, gdy nadejdzie koniec żywotności takiego rodzaju budynków? Nie wiem, panie redaktorze. My na bieżąco, mówię, monitorujemy, patrzymy, żeby nie było jakichś niepotrzebnych niespodzianek. Na razie śpimy spokojnie, robimy, bo dużo tych bloków jest z dźwigami, z windami, robimy przeglądy, patrzymy, czy nie ma jakichś odchyleń, bo to jest pierwszy moment, kiedy byśmy widzieli, że szyb, windy, coś tam powiedzmy od normy odstaje. Myślę, że dzisiaj trudno cokolwiek wyrokować. Technologia idzie tak szybko do przodu, że nie wiem, czy za 10, za 20 lat, pomimo tego, że te bloki będą jeszcze w dobrym stanie, ktoś nie zacznie ich po prostu rozbierać i na to miejsce będą powstawały inne osiedla, nowoczesne, bardziej funkcjonalne, może w inny sposób kolorowe. No i to będą, powiedzmy, tereny, które będą się zamieniały. No, wiemy, że jest taka tendencja na świecie. Warszawa tego przykładem, również Katowice, gdzie dzisiaj blok o wysokości 60 pięter to nie jest żaden wielki blok, no to jest normalność, zaczyna pomału być. No u nas tutaj największe to są 11-kondygnacyjne, więc do góry to jest jeszcze trochę. Może wtedy na miejscu jednego takiego bloku będzie mieszkać tyle, ile dzisiaj w 10 blokach czy 15. To jest chyba przyszłość. Jak sami państwo słyszeli, nie ma strachu i obaw. Przynajmniej 100 lat mogą wytrzymać takie budynki, a że tempo rozwoju branży budowlanej jest olbrzymie, to do tego czasu na pewno znajdą się sposoby, aby ten problem rozwiązać. Roboty rehabilitacyjne coraz bardziej zaawansowane. Oferują nowe techniki leczenia pomagające w tworzeniu nowych połączeń nerwowych u pacjentów. Zautomatyzowana neurorehabilitacja polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie rehabilitacji. Nowoczesne technologie, tu mam na myśli głównie wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych,
Zawsze musimy pamiętać o tym, że to fizjoterapeuta, to terapeuta jest zawsze mózgiem operacji, a urządzenia służące wspomaganiu procesu rehabilitacji są tylko doskonałym narzędziem, które wspomaga proces terapeutyczny w rękach mądrego i świadomego terapeuty. Trening kory czuciowo-ruchowej polega na zastosowaniu w przypadku robotów neurorehabilitacyjnych i do nich należy właśnie Luna MG, wykorzystania reaktywnej elektromiografii, która pozwala na aktywne zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny. Na czym to polega? Reaktywna elektromiografia, czyli robot przechwytuje sygnał napięcia mięśniowego przez elektrody EMG i na tej podstawie asystuje w aktywnym procesie rehabilitacji. Jest udowodnione naukowo, że pacjenci, którzy aktywnie partycypują w ruchu i wykonują setki, dziesiątki powtórzeń aktywnych, dużo bardziej, dużo lepiej i dużo intensywniej współuczestniczą w procesie tworzenia nowych połączeń nerwowych. Aktywny udział pacjenta w treningu kory czuciowo-ruchowej wpływa na tworzenie nowych połączeń synaptycznych w mózgu, czyli przez zastosowanie nowych technologii wpływamy pozytywnie na neuroplastyczność mózgu. Zautomatyzowana neurorehabilitacja jest ukierunkowana na poprawę funkcjonalną, czyli wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać poprawę zakresu ruchomości, poprawę siły mięśniowej, poprawę koordynacji ruchowej. Czyli nie możemy mówić o jednej konkretnej grupie schorzeń, do których ten proces terapeutyczny czy to narzędzie jest dedykowane. Zautomatyzowana neurorehabilitacja, czyli wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych, świetnie sprawdza się w terapii pacjentów neurologicznych. Czyli wszyscy pacjenci, którzy przeszli udar mózgu, pacjenci po urazie rdzenia kręgowego, pacjenci ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi czy chorobami nerwowo-mięśniowymi, takimi jak SM czy SLA, pacjenci z dystrofią Duchenne, ale zautomatyzowana rehabilitacja znajduje także zastosowanie w szeregu jednostek chorobowych ortopedycznych, u pacjentów pourazowych, a także u pacjentów w przebiegu rekonwalescencji pooperacyjnej. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.